Testest dobra, nie przedłużając dzisiaj mega dużo wiadomości, ale postaram się upchać, nie będę aż dawał tyle, w sumie dzisiaj monet nie będę dawał bardziej, taka klasyczna środa, ale też przez nią przelecimy dosyć szybko, bo jest sporo, w tym jutro być może będzie całkiem niezły event pod jedną monetę, która wygląda całkiem dobrze. Jeszcze teraz. że cześć, wszyscy już mnie znają, pamiętajcie, to tylko moja opinia, żadna porada inwestycyjna. Ruszamy. Słuchajcie, cały czas Bitcoin jeszcze w tym takim e, tutaj szerakim bokiem e, nadchodzi. Jednak tak jak pokazywałam dzisiaj na Maxdacie tutaj na e, na live jak i w sumie na Market Update. Pamiętajcie, linki do telegrama darmowego pod spodem, bo coraz więcej ludzi wchodzi, coraz więcej ludzi tutaj patrzy, coraz więcej coś. I jeżeli patrzycie tylko na YouTube, to niestety będzie wszystko za późno, więc szybciutko sobie to weźmy. Słuchajcie, tutaj nadchodzi bardzo duży ruch, bo tu jest obniżenie się, to jest stochastic momentum indicator dla stosunku bitcoina i rezerw stablecoinów, tak? Także na razie rezerwy tej bitcoinów opadły i czekamy na ten moment obrotowy. Także w tym tygodniu, jak bitcoin by się utrzymał, świetnie. Ale jeżeli by spadał, to tutaj mamy świetny pierwszy próg i to by pasowało na 37,5 tysiąca. I tylko tyle powiem, że jak bitcoin się będzie utrzymywał jeszcze w tym tygodniu, a jego dominacja będzie nie odbijała, a tutaj widać jakby próbowała odbijać, no to jeszcze niektóre alty mogą, mogą nam tutaj iść. I w sumie nic nowego się tutaj nie pojawia od wczoraj, tylko powyłączam te rzeczy, wyłączę tylko dniówki. Nadal te monety, które ty próbowały, jak id się wyłamać, jeszcze się nie wyłamamy. Breeze też próbował coś zrobić, ale nadal tutaj w tej formacji bo ten Rites być może będzie zmierzało tak, ten klub nadal o sorki klub zaczął się dzisiaj poruszać, więc jak ktoś już tutaj złapał ten ultra dołek, no to czemu nie? Pamiętajcie kukoń, kukoń, kukoń. link do kukoina też znajdziecie pod spodem. Jeżeli ktoś nie ma Kukoina, tak tylko powiem, ktoś nie ma Kukoina, to przegapi prawdopodobnie największy AI sezon w krypto od ostatnich, nie wiem, ilość tam lat. Także KuCoin będzie prawdopodobnie giełdą AI. Ok, tak to, tak to widzę. Token Plus też czekam tutaj na jeszcze bardziej lepszy retest. Brok też dobra moneta, też może być całkiem niezła, jeśli o to chodzi, ale, 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 ale w tej chwili a w tej chwili um, ostatnio widziałem, że te formacje, te płaskie tutaj bardzo ładnie pasowały na, na ABC. Tak, jeżeli dalej będziemy widzieć tutaj też mo można by było uznać, że to jest A, B, powiedzmy tutaj C i tutaj by było A, albo jeżeli będzie tu X, to potem by było tutaj W. Zobaczymy, na razie podstawa płaska tutaj, dobra? Zobaczymy, zobaczymy. Welo niestety traci trochę tutaj nasz impact, ale, 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 ale zaraz, eee, oj 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 oj, momentik, coś tu się, e, coś tu się pierdzieli, poczekajcie, weźmy sobie, o, nie wiem czemu tutaj się, o, proszę bardzo, to wyłącz, to wyłączmy, to włączmy teraz, dobra, więc Welo. zobaczcie, e, jest tutaj na tym reteste, co myśleliśmy, no i w tej chwili trzeba było tylko zaczekać, zobaczcie jak to będzie na 5 godzinówce. W tym miejscu. No i na razie mamy A, B, i teraz tutaj byśmy mieli odbicie od tej 50. -tki. Zobaczcie, to wczoraj żeśmy tutaj narysowali. Game Swift, Game Swift też traci troszeczkę tutaj tej, tego wigoru, ale tutaj stawiałbym właśnie na odbicie znowu. Tak tutaj myślałem, że będzie te 50, troszeczkę osłabło. Jeżeli zamykamy te C tutaj, no to będziemy spadać, ale na razie jeszcze wyższy tutaj dołek. No i zobaczymy, jak to dalej się ukształtuje. XAI Teraz ma też wyższy dołek, i też pasowałoby, żeby jeszcze miało podbicie. Takie poszczególne różne coiny tutaj pokazuję. Bardziej bym patrzył dzisiaj też jeszcze o, o tutaj pyt powiemy troszeczkę o tym Pythonie całym, ale tutaj z takich innych coinów obserwuję lightcoina, który zmierza do zielonego naszego miejsca. Na dniówce zobaczcie, tak to mniej więcej wygląda. I to by było na tyle, bo nie chcę tu przedłużać dzisiaj bardziej by pasował nam tutaj nasz. E, tradycyjna środa, więc idziemy tu w to miejsce, dzisiaj będzie to ciekawe, ciekawe, manipulacja level expert, na razie na złocie, e, ładny pullback, jak sobie byśmy popatrzyli e, na większy tutaj zakres, cały czas tracimy tutaj to miejsce i teraz, było, teraz by to było A, B i jeszcze byśmy zeszli do tej miesięcznej, to by było takie fajne, Zobaczcie, tutaj ten sektor właściwie to 1958, jakbyśmy tutaj zeszli, spójrzcie, to jest bardzo ładny poziom i tutaj też bym patrzył, jeżeli coś miałoby się popieszyć, dalsze wejście. A jeżeli złoto zacznie spadać, to pasuje to do naszego powolnego tutaj eventu, że tracimy taki impet. Na razie srebro to samo, dopóki nie wyjdziemy tutaj powyżej 26, tutaj o właśnie 500 to ja to dziękuję. Nie będę się sprawdzał w większości tych metali. Bardziej zobaczyłbym to, co tutaj interesuje większość ludzi, czyli S&P, które konsoliduje, zobaczcie tutaj na górze. No i powoli zbliżamy się do bankowego kryzysu. Ja tutaj dałem od lutego, tak, że coś się zacznie pierdzielić, ale um, głównie będzie to w marcu. 11 marzec kończy się Fedowe tutaj wsparcie. No i na razie dzisiaj pokażę Wam, jak... Ape Thinking, pamiętacie ten odcinek? Małpie myślenie przebija S&P. Zobaczcie, jak to jest odebrane. Przypominam tylko, że nasz model opiera się na Federal Funding Rate, które już ciśnie połowę na 180 dni, dobra, i czekamy na spadek. W tym samym czasie obligacje, rentowność obligacji tutaj, zobaczcie, rentowność z obligacji, o, rentowność z obligacji, na razie ciśnie cały czas do dołu, czyli widać, że uciekają tutaj z tej Rezerwy Federalnej już grube ryby i kupują obligacje, bo ich rentowność maleje. Tym samym według tego modelu, tak, um, Ludzie czekający na obniżki Fedu, tak jak już pokazywałem wcześniej, zaczęli wyprzedzać Fed i już zaczęli inwestować, bo jak tylko Fed zrobi do dołu, no to wtedy giełda idzie do góry, tak? No i dzisiaj zobaczycie jak to wygląda, jak to jest wejście w paszczę lwa, Jeszcze tylko zobaczymy sobie. E, e, dolar do pln no, także już PLN, tak jak było tutaj mówione, zaczyna słabnąć. Euro, PLN zaczyna słabnąć. Więc w tej chwili, słuchajcie, ciśniemy tutaj z impulsem. Jeszcze troszeczkę, tak? Jeszcze troszeczkę tutaj pociśniemy z impulsem, a zmierzmy sobie na takim euro. Zobaczymy, gdzie tutaj może być. Pierwszy opór, jaki mamy, to jest tutaj i to jest bardzo ciekawe. bo Jeżeli, jeżeli tutaj przejdziemy sobie, dobra, to będziemy mieć takie proste ABC. I nadal do dołu. A jeżeli przebijemy ten 4,41 poziom, to uważajcie, bo wtedy możemy tutaj wracać. Więc jeżeli mielibyśmy taki prosty, zrobić taką prostą tutaj analizę. Ok, raz, dwa, to bym dał tu mniej więcej. I no, teraz zobacz, pięknie. Trójkę mamy idealnie na 1,60 tutaj oporze. Także powiedziałbym, że tutaj by była trójka nasza, jeżeli mamy mieć. Jeżeli coś takiego zobaczymy, to jest to konsolidacja falę czwartą i przebicie do góry. A jeżeli nagle oblecimy tutaj i z, 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 zajmiemy pozycję niższą jak 4,35, to raczej albo będziemy robić tutaj jeszcze jakąś formację, tak? może z wyższym tutaj dołkiem zobaczymy, albo ciśniemy niżej. Ale na razie Polski złoty traci, więc nie był aż taki... Frank też pokazuje wyrwanie się. Może to jest właśnie ten fragment. O zobaczcie, to pokazuje tak jakby to była fala czwarta, więc Frank tak jakby już konsolidował na tą falę czwartą i to był frank do PLN. Frank do dolara też traci, czyli tutaj dolar zaczyna zdobywać coraz lepsze miejsca. Jeszcze fund do PLN. Nic tu się nie zmienia. Fund też po double bottom zaczyna wychodzić do góry. Myślałem, że to będzie troszeczkę wyżej. Ale pamiętacie na ostatnim wideo, ten ta tutaj trend linia, która jest tam chyba dajże od 2011-2010, znowu zadziałała, znowu się odbijamy. Więc przygotujcie się, bo dziwnym trafem polska waluta słabnie. Korona do PLN-u też nie za ciekawie. Akurat to są inne rzeczy, tak? I w ogóle korona do, korona do dolara też nie za ciekawie, ale to już tam bardziej polityczne rzeczy. Dobra, lecimy z wiadomościami. Słuchajcie, um, here are the members of Congress who made the most in stock trading 2000, y, 2023, tak? Także zobaczcie, wszyscy oni normalnie sobie tradują, tak? Wewnętrznymi informacjami. Nancy Pelosi, jeden z najlepszych traderów, wyprzedza poszczególne fundusze inwestycyjne, po prostu bądź jak Nancy, bądź jak Pelosi i będzie tutaj GITES. Tak nam, nam tutaj, widzicie, kradną. Co ciekawe, zobaczcie teraz, Tether Food na chwilę mija. Nagle nie ma, więc jestem ciekaw, co jeden z największych footsterów w Polsce powie na temat USDT teraz. Raczej wiecie, podczas bull marketu problemy USDT będą przykryte różnego typu inwestycjami tutaj, do drukiem robieniem, także nie martwiłbym się w bull marketie. Martwiłbym się za to na koniec bull marketu, tak? Ale wiadomo, chodzi zawsze o timing. Jeżeli mielibyśmy już teraz rzucić krypto na łopatki, do widzenia, tak, i see ya, tak jak tutaj niektóre opinie świadczą, no to uciekłby nam cały podejrzewam krypto rynek i tyle byśmy z tego mieli. Ale jeżeli timingowo i cyklowo zgramy to i zaczniemy wychodzić z coinów już pod koniec cyklu, jakichś platform lendingowych, platform DeFi, różnego typu giełd, różnego typu jakichś tam nie wiem, super earningów i takich spraw, to być może wyjdziemy na tym całkiem bezpiecznie lokując się na przykład tam, nie wiem, w jakieś, teraz już mamy to wyjście nawet metale, tak, dzięki tokenizacjom. I te tokenizacje postąpią, postąpią. Ale zobaczcie, Kantor Fitzgerald, CEO, mówi, że, że ten, że Bitcoin is going here to stay, ale też powiedział, że USDT, właśnie w tym wypadku, tym, USDT, oni zajmują się y, wydatkami, znaczy monitorują wydatki, jakby opiekują się USDT, Tether i powiedział, że to co jest na ich księgach zgadza się z rzeczywistością taką jaką jest. Także potwierdził, że Tether jest bezpieczny. Ten koleś, czyli jest w Davos, stawia swoje imię. E, tutaj wiecie, jest firma i w ogóle um, na razie mi się wydaje Tether Food, see you, sayonara, goodbye. dobra? Jak się okazuje, e, nagłe ETF-y dostały 10 bilionów czyli 10 miliardów w wolumenie przez pierwsze 3 dni. To było więcej jak wszystkie 500 ETF-ów odpalone w 2023 roku. To były, wiecie, tak zwane futures ETF-y e, innego typu rodzaje, tak, Rzeczy. Także zobaczcie, jaka popularność tutaj idzie. To tu jeszcze taki, nie wiem, komentarz. Właśnie czasami się trafi e, osoba, która nie chyba za bardzo rozumie płyte tego kanału. Arty chodzi tutaj o to, co wczoraj mówiłem o tych measles, że tam chyba na którymś lotnisku, na lotnisku, ale nie pamiętam w którym e, mieście w Stanach e, rośnie liczba zachorowań, tak? I tam było jeszcze podpisane Disease X, tak? A w, w Davos też mówią o Disease X, tak? I tutaj artykuł mówi o zachorowaniach na odręb. Tak jak mówiłem, measles. tak? A ty już siejesz panikę. Praktycznie każdy jest na to zaszczepiony, i odporność utrzymuje się przez całe życie w większości przypadków. Słuchajcie. Jeżeli małe gwiazdki kolorowe jakieś tam animacje na niebie wywoływują niezły hype, że w Miami policja strzela w takie rzeczy, to pomyślcie sobie, wszystko zlewa się tutaj z naszymi danymi. Ten, Odra, może być wykorzystana z łatwością i pojawia się właśnie nagle, tak? Odra może być z łatwością wykorzystana jako dane do napędzania nowej choroby X. Przecież ludzie, jeżeli. Ktoś rozpisze sobie procesowo taką chorobę i zada pytania. Skąd wiemy, że jesteśmy chorzy? Ktoś powie, za pomocą testów. OK. Jak te testy funkcjonują? No są bardzo wrażliwe. Piwo, e, kocia dupa, czy tam e, jakaś tam owca, czy banan powoduje, że są dodatnie. I na podstawie tego my. Badamy, jak świat będzie się zachowywał i podejmujemy mega ważne decyzje na podstawie czegoś, co jest spieprzone. Czyli powiedzmy, że będziemy sobie patrzeć, na ulicę staniemy, samochody będą jechały, a my na oko, no tak to wygląda, na oko będziemy określać, jak szybko jedzie dany pojazd. Na oko. Szybko jechał? No szybko. Bez podawania nawet kilometrów. Tylko szybko tak, a ten jechał wolno. A który jest wolny od wolniejszego? Na tym polega cały fenomen tego, tej plandeki, że używaliśmy danych, które, o oh my god, w ogóle nie powinny być brane pod uwagę, tak? I dlatego o tym mówię, tak? Także e, o to tutaj chodzi. E, takie krótkie wytłumaczenie. E, przypominam jeszcze o hakach, dobra? W tej chwili zbliża się ogromna ilość różnego typu airdropów. Mam nadzieję, że robicie ten Satoshi z e, e, airdrop, gdyż jest bardzo prosty, można go zrobić sobie na paru, paru woletach. I kto wie, może będą z tego całkiem niezły kokosy. E, jeszcze potem inny też pokażę, tylko muszę zacząć go robić, żeby to zobaczyć, że wszystko w porządku, żebym też umiał to wytłumaczyć. Ale uważajcie, y, różnego typu reklamy na YouTube, różnego typu reklamy na Facebooku, różnego typu reklamy na Twitterze, ok, są to skamy. Jeżeli coś tam jest i znany airdrop, i nagle uwaga, airdrop, coś tam, coś tam, zawsze patrzcie, czy jest artykuł sponsorowany, czy jest to na przykład yy, yy, reklama, tak? I najlepiej patrzeć na stronę projektu. Ale i tutaj czasami zdarzają się haki. Więc najlepszą sprawą na różnego typu airdropy jest otworzyć sobie dodatkowy portfel i robić tylko airdropy na nim. W razie jakiejś wpadki pociągnięte zostaną tylko tam airdropy, a nie na przykład wasze główne konto. Ale. Najlepiej patrzeć jest na główną stronę projektu, i dopóki konto nie jest hakowane albo coś w tym stylu, no to wszystko wychodzi w porządku. Nawet jak konto jest hakowane powiedzmy na Twitterze, to powinniście zobaczyć, że strona powinna kierować na stronę projektu, a nie jakąś stronę tam powiedzmy coś tam, coś tam czamba łamba, bo wtedy jest game over. Najwięcej jednak przypadków e, wpadania w takie różne rzeczy jest niestety z reklam. Ktoś klika i tyle sam. W tamtym sezonie też naciąłem się dwa razy, pamiętam, czekałem na taką gierkę Galaxy, coś tam o takich też robotach i patrzę na Discordzie, o kurna jest tutaj ten NFT na sprzedaż i oczywiście, tylko że tam akurat Drenera nie było na szczęście, kupiłem dwa NFT, które nigdy nie było, fairy tales, więc uważajcie, ok? Im człowiek starszy, tym bardziej doświadczony, zobaczcie, Tutaj bank zrobił e, sądę i zobaczcie, US stock optimism jest najwyższy od 2021 roku, jest najwyższy. Inwestorzy okay, e, szacują sobie, że będzie zarąbiście. Zobaczcie, e, earning season, czyli e sezon zarobkowy, e, to jest katalizator, e, na który trzeba uważać. Tylko 21% inwestorów Myśli, że profity będą mniejsze, pogorszą się w kolejnych 12 miesiącach. Co to odpowiada? Czemu to odpowiada? Odpowiada to temu, na co my gramy. Na to, na co my gramy dla nowych ludzi, bo cały czas dochodzą nowi ludzie. Pamiętajcie, to jest to, co mówię tutaj od niezmiernie jeden, od listopada 2022 idziemy bokiem, jeżeli nasze obligacje. Rentowność obligacji to jest US02Y. Jeżeli nasza rentowność obligacji zaczyna maleć, ok, zaczyna maleć, tutaj weźmy sobie o, o, o coś takiego. Sobie, tak? Zaczyna maleć, tak jak tutaj malała. To znaczy, że już oni dostali wiadomość, że FED nie będzie podnosił stóp procentowych. Czyli ci duzi, wszyscy gracze, trzymają sobie tutaj pieniądze, tutaj w tym, dziś, w tym obecnym roku pieniądze, tak jak kiedyś to jest w 2000 roku, też w 2007 tutaj trzymali pieniądze, i wiedzieli, że już FED nie będzie podnosił, czyli dawał im za darmo kasy, zaczęli przerzucać się na obligacje. Jako pierwsi, pamiętajcie, to, są, to jest rentowność obligacji, cena jest gdzieś tutaj. I jak rentowność spada, cena rośnie, więc oni zarobili sobie tutaj pięknie cały czas trzymając kasę w bezpiecznym miejscu, a teraz bezpiecznie sobie windą zjadą na cenach, nie dość, że mają najwyższy procent, to teraz jeszcze zarobią na cenach. To są pierwsze wjazdy. Tu było bardzo podobnie. I co się dzieje? Nagle tutaj jest tak samo. Jak przytniemy ten dołek, Fed prawdopodobnie chwilę potem będzie obniżał stopy procentowe. I co się wtedy dzieje? I co się wtedy dzieje? I wtedy, i wtedy, zobaczcie, mamy na giełdzie mega wzrosty. Zobaczcie, mamy na giełdzie mega wzrosty. Tutaj spadamy. FED spada, mega wzrosty, oczywiście małe. FED spada, tu było jedynie troszeczkę inaczej, troszeczkę tutaj spadaliśmy, ale inne też dawały tutaj do góry. Ale tak czy siak, giełda tutaj szła cały czas do góry, zanim FED zaczął obniżać, trochę się, trochę się spóźnił. W roku 2000 troszeczkę się spóźnił, ale też był wzrost giełdy na all time high. To się nie zmienia. O, tutaj było też. All time high, takie, o tutaj, dobra? Później, bodajże, tutaj, w tym miejscu, tylko to są takie małe. Jakbym zlikwidował to, to wtedy to wiecie, bardzo wysokie jest. Więc tutaj tak samo, zobaczcie, to był rok 2018. Nowe, nowe, o tutaj było, nowe all time high. I mamy teraz ten sam scenariusz, już zbliżamy się pod nowo all time high, już teraz ludzie, o nie, nie, nie. I ta nowa sonda mówi, co? Że ludzie czekają, aż FED obniży stopy. Co to wnioskuje? Że prawdopodobnie będą pchać SP i być może zbliżamy się do tego samego scenariusza, jaki był ostatnio, że Fed później obcina stopy procentowe. Każdy myśli, że Fed uratuje rynki, a wtedy nadchodzi jakaś tam dziwna, dziwna, fenomenalna eventownia. A tutaj zobaczcie, jak bardzo ciekawie jest. Google AI, OK, Technology. Analysis zasugerowało, że Apollo 11, lądowanie na Księżycu, zdjęcia są sfabrykowane i tutaj dojdziemy do bardzo, bardzo ciekawych rzeczy, a mianowicie wszystkie te dokumenty, którymi nas karmili, czy to tam powiedzmy Water Center, czy tam wszelkie różnego typu dziwne rzeczy, które nie mają podstaw jakby na, na istnieniu, będą analizowane przez AI teraz i dojdziemy do różnych, różnych, różnych wniosków, więc <laughs> ciekawe. Ciekawe jak to będzie przez analizę, nie tylko zdjęć, tam w artykule jest, ale także i technologii w ogóle. A ja stwierdziłem, że mało prawdopodobne jest to, że to jest realne zdjęcie. Ciekawe. I teraz zobaczcie sobie, to jest bardzo dobre. Tutaj podziękowania dla Marcina. Mogę to pokazać u mnie na wykresie, ale już pokażę też tutaj. Spójrzcie. Tutaj mamy, jak rozgrzana jest polska gospodarka. Chodzi o budowę domów, tak. Ceny, wykres indeksu, tak. Cenu, ceny domów tutaj na Cyprze, na Hiszpanii, Włochy i Polska. Zobaczcie, jak wysoko, jak wszystko. Tanie, nie będzie panie, tanie, nie będzie panie, dobra, taniej nie będzie panie. A tutaj jest wykres z Ukrainy. No i teraz powiedzcie: dzieje się fenomenalnie źle, fenomenalnie źle w Ukrainie. A nagle rosną ceny domów. Kto kupuje domy, jeżeli wojna jest za rogiem, kto kupuje nieruchomości, jeżeli wojna jest za rogiem, kto pakuje pieniądze w gospodarkę, która teraz ma upaść. Dziękuję do widzenia. Okay? Dziękuję do widzenia. Czyli coś, czego nie pokazują media, nie pokazują tak zwani ekonomiści, eksperci wojskowi powiedzmy tutaj ym, z taktyczni. no, no, no zobaczcie. Jaki chłam nam się tutaj ładuje, prawda? I w tej chwili dobrze zadać pytanie, dlaczego są takie wzrosty? I jeżeli ktoś będzie nazywał kogoś ruską onucą, tak, takie różne, pokażcie ten wykres. Ceny domu w Ukrainie. Kto tutaj został zrobiony w bamboleo? Bambo, bamboleo, proszę pana. Okay? Jak ktoś będzie tak mówił, dajecie tą fotkę, dajecie hashtag bamboleo. Bambobino, okej, okay? i jest tutaj po, po typie. Dobra, lecimy dalej, lecimy dalej. Słuchajcie, lepiej później niż wcale, ja tego nie pokazywałem tyle, bo wtedy wiadomo były święta, później chorowałem, później, ale lepiej później wcale. Pod opisem znajdziecie link do NotCoinu, to jest taki, to jest coin na telegramie, jest to jeden z największych, może być największych projektów na telegramie, który pochłonie bardzo dużo, może to być fenomen szyby podajmy na to, w sensie hype'u, gdyż coraz więcej ludzi zaczyna kopać tego coina. Kopiemy go klikając tylko na aplikacji, pyk, 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 tutaj. Możemy dostać różnego typu zadania, które wypełniamy i dostajemy na przykład po 100 tysięcy, po 200 tysięcy tych coinów, a także możemy kupić sobie bota, który będzie nam tykał te te coiny, jak ekran jest wyłączony i dodawać sobie energię. O, tu jest nasza energia w tym miejscu. I sobie tykamy tutaj zobaczcie ja mam 10 10 10 za dotknięciem, bo kupiłem parę boostów tak i tutaj to mamy dodatkowo boost powoduje, że tam macie jeszcze tego więcej. Tak czy siak są ciekawe zadania odkrywacie ekosystem Telegramu, dodatkowe gry, dodatkowe różnego typu zakłady, bookmacherów, pożyczki, patrzycie na różne nowości, jakie tutaj się okazują w tych, w tych rzeczach i to może być największy projekt na Telegramie. Airdrop będzie bodajże chyba za dwa tygodnie, coś takiego słyszałem, więc nadal jeszcze nie jest za późno, nadal możecie kopać, nadal możecie tutaj em, zapraszać swoich powiedzmy znajomych. Którzy też będą dzięki temu dostajecie tam bonusa, tak? Także link do tego, jak nie wiecie to, jak zacząć, znajduje się pod odcinkiem. I pamiętajcie, jeżeli ktoś tutaj, nie wiem, nie, nie, prostszego airdropa, żeby cokolwiek robić na komórce jeszcze nie było. Po prostu wchodzimy tylko na linka, następnie pojawia nam się tutaj ten ekran w tym miejscu i możemy sobie wejść tutaj w, możemy sobie wejść tutaj w zadania, earn, tak? Albo wysyłać zaproszenia do znajomych, albo bustować. I tylko tyle. I tylko klik, 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 i bonusujemy, i bonusujemy, i bonusujemy. Także jest tego bardzo dużo. W ogóle za te notcoiny można kupować różne rzeczy, na przykład ym, premium konta. To wszystko potem dzieli się na userów. Wszyscy tutaj y, zbieramy się w Not Polish Mafia, takiej grupie polskiej, najwięcej, jedną chyba z największych w ogóle tutaj. Jeśli chodzi o właśnie to środowisko, notcoina. Także widać, że jest silne wsparcie dla Telegrama od polskich community. Zresztą zobaczcie. Ja mam kanał na Telegramie z samego początku, który wchłonął i wygenerował bardzo dużo nowych ludzi. Nowych asów, które w tej chwili są w tej hoście, praktycznie przewinęli się też przez 321 krypto, żeby pokazać, że to wszystko nie jest dla ludzi, tylko w gajerkach, że to nie są jakieś niestworzone rzeczy. Zobaczcie, ilu mamy teraz zarąbistych typów od strategii na przykład różnego typu coinów, od znalezienia tego czy tamtego. Ci wszyscy ludzie nie wiedzieli, że mają takie dary. Nie mają takie dary, ok? Myślę, że a to pewnie rynek to tylko dla jakichś tam giełdziarzy. Nie, to jest rynek dla każdego. Także Telegram uważam za jedną z największych aplikacji. Zobaczymy, jak długo tutaj to integrację płatności. Więc, link do tego znajdziecie pod spodem. Dobra, jedziemy dalej, jedziemy dalej, jedziemy dalej. Ehm, Quick Intel to jeszcze nie. Tu jest zbiórka na odbudowę domu, to jest zbiórka tutaj na Facebooku więc ja ten link też podam w tym, podam w opisie, jak możecie dajcie parę talarów. Szkoda, że w NotCoinie nie mogą zbierać, bo na pewno wtedy też moglibyście coś tutaj rzucić. Pięknie, pięknie, ale spójrzcie, co wraca do gry. KPR3, pamiętacie stare, starego coina? KPR i tutaj jeszcze był towarzyszący mu bodajże ten niehakowalny Seifu, nie, jak on tam był? Pro? Już nie pamiętam, ten co zhakowali zaraz po starcie. To też było dobre. To już było dobre dobra Jedziemy dalej bo jeszcze mam parę rzeczy do pokazania a czas nagli słuchajcie y, pamiętacie sukces y, y, Elysium. Zobaczcie tu jest Elysium które y, tutaj zaczęliśmy właściwie to od początku zaczęliśmy pokazywać w tym miejscu i potem tutaj na dołkach. Ale tutaj jeszcze przed tym startem mówiłem że byłem na Ama i Ama wygląda ok y, są zadowoleni. Team pracuje i że celują w te Google Apple, które ma wyjść drugiego lutego i że będzie nowy sezon, już nie na AI, a AI AR, czyli Augmented Reality, rozszerzona rzeczywistość, że będziemy mogli widzieć różne rzeczy. No i ten koń pojechał, ale, 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 patrzcie, jest tutaj drugi koń i zobaczcie, jest to Adult Coin, czyli tutaj sprawa dzieje się w jakby, jakby jakimś burdelu, dobra? Gdzie można patrzeć na różne laski, robić różne rzeczy. i Jutro wydają oni swoją roadmapę. Zobaczcie, zaraz wam pokażę. Roadmapę. Aj, 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 aj. gdzieś tutaj była ta roadmapa, poczekajcie. O jest, właśnie. Roadmap Update i White Paper Update. Także to może być dosyć, dosyć grube. Tutaj jest ich strona, zobaczcie. Telegram, tutaj nie wiem, jakieś tutaj. Chyba będzie można normalnie wykupować i patrzeć, jakby przez telefon, być w tym środowisku. Tutaj nie wiem dokładnie, bo nie ma white paperu jeszcze, ale dosyć yy, dosyć dużo jest różnych rzeczy jest to taki AR VR project dla adultów już parę rzeczy dla dorosłych było w krypto niestety nie za bardzo się sprawdziły ale w tej chwili jak atakują wirtualne rzeczy rozszerzona rzeczywistość różne boty to przemysł porno to tylko chwila że tutaj w to wsiąknie dobra to wsiąknie z tego co tutaj widać to firma naprawdę tutaj istnieje. Tam gdzieś widziałem taki certyfikat nawet um, Pokazane pokazują, pokazują y, o, y, mówią o tym parę takich kanałów, ale nie widać tego na cenie jeszcze. Zobaczcie, tu była pompa, ja czekam, y, jedną paczkę sobie kupiłem, ale czekam tutaj na ten spadek. Tylko pamiętajcie, żeby Was dziąsła za bardzo nie swędziły, bo wiecie, jak y, była pokazana ta y, y, cel y, tej Elysium, no to nieźle było. Nie wiem tylko jakich produkt tutaj działa dokładnie. Gdyż tutaj się nie logowałem, to jest można aplikację, zobaczcie gdzieś tutaj było, ale spójrzcie, dosyć dużo rzeczy, interact with models, buduj e, relationship, nie wiem, explore club, czyli będzie jakiś wewnętrzny klub czegoś tam, e, jeżeli wiecie, będą takie rzeczy, w których można wchodzić i będą takie zbieraniny różnego typu i potem wchodzimy do jakichś innych pokoi, no to AR, to może być, e, to może być e, duże, e, jak model na social media, nie wiem, jakieś produkty, w ogóle sprzedawanie różnych rzeczy. Um, powiem tak, na hype wygląda dobrze. Nie wiem jak dalej, ok, ale ja gram tylko pod ten white paper i pod y, tą roadmapę, żeby zobaczyć, co tam będzie. E, white Paper Release 18 grudnia i nie wyszedł. Dopiero teraz będzie w. Dopiero teraz będzie w 18 stycznia. 18 stycznia nie wiem. Zobaczymy, co to będzie. Jak już mają apki i mają różne rzeczy. Um, to może być po prostu strzał pod ten event dla tych okularów, które wyjdą dla Apple. Tak jak wtedy zaczęły ruszać Nvidia zaczęła ruszać całym rynkiem AI, że AI tutaj rozpoczyna się ChatGPT i nagle poszły projekty AI. Po prostu poszły w górę, ponieważ były bardzo podobne. Potem były te ten rynek tych asystentów. W sumie asystenci jeszcze nie zaczęli, ale nie zaczęli i teraz rynek rozszerzony rzeczywistości. No nie wiem, zobaczymy kontrakt też tutaj sprawdzałem, no jest tutaj, jest tutaj dosyć zielono, nie jest źle, troszeczkę tutaj na tym, na deck screenerze, no taksy są tu normalne, tak. No i tutaj, że cold and plausible. Słuchajcie, no tak jak mówię, ryzyko ryzykiem, a jak później hype odjedzie, to może, to może być za późno, tak jak Eli odjechała. A tutaj właśnie Elysium cały czas do góry cały czas rozgrywają tutaj pod tą właśnie pod tą właśnie Google Play, App Store, Next Week. Aplikacja ich wychodzi w przyszłym tygodniu. Więc teraz właśnie też patrzę na Elysium, akumuluję ten taki spadek i wydaje mi się, że Elysium może być jednym z tych projektów, które będą głównymi koniami, ale w tej w tej dziedzinie, tej AR, tak jak zobaczcie Fetch AI i Agix poleciały do góry jak tylko były te ogłoszone AI, później jak wracał rynek gier, AwaX odleciał wracał rynek blockchainów L1, Solana odleciała, tak główne skrzypce i teraz poszczególne rzeczy, Rio odleciało w RWA na przykład, tak, Rio Link odleciał jak były Oracles i nic innego w sumie tam nie szło i teraz zobaczcie, mamy tutaj AR Także Elizium może być numer jeden, i dlatego później, jak Elizium będzie jechało, to inne mniejsze projekty też mogą tutaj zdobyć. To jest tylko 1,8 miliona. Liczę, że tutaj mógłby być jakiś e, sufit, czyli jeszcze byśmy mogli takie coś zrobić. I nie liczę więcej jak, jak tutaj, czyli około powiedzmy 100%. No zobaczymy. Jutro będzie ten, jutro będą jakieś wiadomości. E, Elizium poszło e, Farkana Farkana. Będzie listowana na ByBicie, Czyli był pre tam na ten secie i e, bodajże tak, był na ten secie, e, więc e, teraz będzie listing na e, ByBicie. Więc jak ktoś nie załapał, to jeszcze można to zrobić. Farkana to ta gierka, która skupia dosyć dużą rzeszę różnego typu ludzi w branży i e, celuje, żeby po prostu być takim valorantem i e, Counter Strike'em z elementami Apex. Legends na właśnie tym, na blockchainie. Dosyć dobry model tutaj tego. I Farkana z kolei, news. Tak jak byłem tam na Ichama, mówili, że będą nft wydawać na originals. Jest tylko ich 3, -3, 3 26 stycznia. Podejrzewam, że to będzie, zobaczcie, benefity. Airdrop for holders, czyli far będzie dodawany. Legendary, jakiś limited edition, coś tam skin. Pełne dwa, jakiś turnament passet No dużo, dużo różnych rzeczy i tylko 3-3-3, więc szanse na zdobycie tego będą minimalne, ale no nie wiem, warto spróbować jak za darmo. Ten set przechodzi tutaj w tej chwili renowację i Macie, mając na ten secie 2,5 tysiąca ten setów, możecie dostać na przykład ten event pay. Także event pay będzie na ten secie, będzie też na yy, no, Synaps, też będzie. I jeszcze tam chyba dwóch innych launchpadach i na ten secie z 2,5 tysiąca możecie mieć dostęp do tego, yy, już ze 2,5 tysiąca. Dodatkowo ten set ma coś takiego jak 7 dni claim back policy, czyli powiedzmy, że kupicie sobie yy, jakiś token. I do 7 dni możecie po prostu z, dostać zwrot taką cenę, jaką w niego władowaliście, jak nie jesteście zadowoleni. tak? Także ten set Protection Launchpad, nie wiem jak oni to yy, robią, ale to już wyróżnia na podstawie in, in, innych rzeczy. Czasami wiecie, coś, kup, coś kupicie i ten projekt po prostu nie, nie ma lata. W ciągu 7 dni już on leży, będziecie mogli wtedy coś takiego zrobić. Także ten set jeszcze nie jest drogi. Um, tak mi się przynajmniej tu wydaje, możemy zobaczyć, bo nie patrzyłem dawno cenę ten setu. Ten set, yy, ten set, zobaczmy. Ten set, ten set, ten set. E, 66 centów tylko. Także jeszcze nie jest tani. Jeszcze nie jest znaczy drogi. Zobaczcie o tutaj, nie jest. Inne już poszły dosyć wysoko. Średnia cena ten setu to taka wiecie 2-3 dolary. Także jeszcze nie jest. W z Polką, na przykład starterem, to jest darmo. Darmo, darmo. A jeszcze tutaj chciałem pokazać: jeszcze pamiętacie Nexo, link jest pod spodem. E, jeszcze nadal można tutaj stejkować i dostawać różnego typu bonusy. 10% jak się ma w ich monecie to macie dostęp do premium rzeczy. E, dosyć tutaj dobre. I oczywiście Zen, jak ktoś ma problemy tutaj yy, różnego typu, tam banki coś tam nie przepuszczają albo coś, Zen z linku dostajecie 60 dni konta Platinum, warto sobie to przetestować, także tutaj brawa jeszcze dla MaxDaty i dla Przemka Kantoru, ale już dzisiaj nie będę ich pokazywał, jedziemy dalej, jedziemy dalej, jedziemy dalej, pamiętajcie ten set, pamiętajcie Farkana, pamiętajcie ten burdel coś tam, jedziemy, jedziemy. Mindrak, Mindrak, walka trwa w segmencie Wrocławni Pyt pracuje aktywnie, nad projektem obecnie obejmuje 122 miejsc, Market cap Prawie 150 tysięcy. A, 122 miejsce w market cap, so, Przyzwoity wolumen. Czy PYT wejdzie na, to, na top 100? Zobaczymy. Więc dużo się dzieje tutaj na PYT. I um, prac nad projektem e, idą, tak, cały czas. Aktywność w Social troszeczkę tutaj e, opada na razie. E, no cóż, zobaczymy. market, e, market cap e, dosyć wysoko. Wydaje mi się, że ten pyt będzie mógł coś tutaj nawojować w tych oraklach, bo jest nieźle pchany. Jest to nowy Oracle. Ludzie chcą brać udział w czymś nowym. Tu jeszcze zobaczcie TAO pad. Building DeFi on TAO, czyli nagle TAO dostaje swojego pada i będzie to budowanie. Niestety nie wiem nic na temat tego projektu. Tak tylko tutaj to pokazuje. Być może będę wiedział o tym troszeczkę więcej. Może ktoś zrobi jakiś tam research, to wtedy ja też tutaj to pokażę. Więc na razie tylko tak w celach informacyjnych. No, i zbliżamy się do World Economic Forum. Coraz więcej się dzieje. Każdy po co? Ten filmik, że tam ktoś powzywał. wydaje mi się, że ten filmik nie jest prawdziwy, że jest to fake, jest to AI zrobione. Oświetlenie twarzy tego, tego koleścia, co tam mówił, zobaczcie, jest w ogóle różne od Klausek i tam Miliego i innych. No i Mili tutaj e, mówi w tym, na tym wydarzeniu, że właśnie działania, właśnie nie wiem czemu go zaprosili tam, działania właśnie y, socjalistów. I tutaj kolekt, kolektywistów nigdy nie były dobre i powodowały problemy. Tak, w skrócie, jakbym powiedział, właśnie to, co mówił ten prezydent Argentyny. Nie wiem o co tutaj chodzi, zobaczymy, coraz lepsze są, ale coraz więcej jest tego typu, yy, różnego typu napięć w tym, Na World Economic Forum coraz więcej ludzi się budzi, coraz więcej w tej chwili tak wrze, że to są zdrajcy, oni tutaj to mówią w ogóle z głupoty, takie wypowiadane przez Ursulę von Jungingen, że powinni, że muszą nam zabrać możliwość wypowiadania się i karać to, żeby można było sprawować dobre, demokratyczne rządy i odzyskać zaufanie. Czego nie rozumiecie? Na koniec mogę powiedzieć, czego nie rozumiecie? No i czego nie rozumiecie? <gry> czego nie rozumiecie? Ej ty tam, czego nie rozumiesz? Zabierzemy ci gadkę i będziemy cię kurna karać, nie będziesz mógł powiedzieć. Wszystko OK? E -e -e -e, do więzienia, won. Pozdrowienia, do więzienia. Także robi się bardzo ciekawie w tym temacie. Coraz więcej ludzi otwiera oczy. Coraz więcej ludzi otwiera oczy. I teraz jeszcze, słuchajcie, taki odcinek dałem na Fiat Marines. Pokaż mi, czego nie chcesz mi pokazać, coś takiego. Może go podlinkuję tu na koniec odcinka, więc jak coś to sobie kliknięcie w, w miniaturkę. Jak wiecie, bo tu mi dużo to podsywało, ta tutaj radca prawny Katarzyna Tarnawa Gwóźdź miała, jak i inni, mieli wloty ABW do domów. Czyli ci ludzie, zobaczcie, to jest, powiem tak, nie wiem, kto tam układa różnego typu strategie. Naprawdę nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, ale nie wiem, kto. No nie. Nie, nie no słuchajcie, 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 słuchajcie tego. Zobaczcie. Radca Prawny Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeprowadziła nalot na jej dom. Zdarzenie to miało mieć miejsce w czwartek rano. Funkcjonariusze mieli dokonać gruntownego przeszukania mieszkania i zabrać wiele przedmiotów, w tym telefony, laptopy, karty do aparatów fotograficznych i tak dalej. No i ona tutaj opowiada, że wpadła ABW do 02, zrobili gruntowne przeszukanie i zabrali mi wszystko: telefon, laptop, stare telefony i karty do aparatów fotograficznych ze zdjęciami moich dzieci i ten ten. Także zobaczcie co można wywnioskować z tego wszystkiego. Ja nie wiem. Oni chyba sobie nie zdają sprawy. no Słuchajcie to nie wiem. Jak ktoś mapuje proces to jest to po prostu pa tak jakby maestro malował na muzyce różnego typu rzeczy pa pam. Pa, ra, pa, 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 patrzcie na to. No i ona mówi, yy, Funkcjonariusze mieli dokonać gruntownego przeszukania mieszkania, więc wiemy już, że jest gruntowne przeszukanie. Jak ktoś by na przykład coś miał, co by było dla niego wartościowe, a nie chciałby się dzielić z władzami, zabrali wiele przedmiotów, w tym telefony, więc wiadomo, co na przykład trzeba było ukryć, laptopy, karty do aparatów, czy jakieś backupy też można by było gdzieś to cyk, 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 coś zrobić na wszelki wypadek, tak? Zobaczcie, ale najważniejszy news tego wszystkiego. Spójrzcie, namierzyli ją i inne osoby, które pomagały w czasie plandeki e, świadczyć usługi prawne i wiecie, żeby nie było tych różnych e, maseczek, że tam ktoś nią z pracy wywalonych, czyli właśnie państwo pokazało nam, co ich naprawdę boli. Która z działalności ich naprawdę boli. I w tej chwili każdy już o tym wie i na tej fali kolejnej, która będzie, a się zbliża, bo prawdopodobnie to zrobili po to, żeby wyzerować jakieś konto, co nie wiem. Oni chyba myślą, że nadal to jest nie wiem radio, to jest chyba jedyny odbiornik informacji. Powstanie jeszcze więcej tego typu inicjatyw, jeszcze więcej rad prawnych, jeszcze więcej prawników, jeszcze więcej różnego typu, więcej, 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 więcej i więcej, tak? W połączeniu z rządem, tym, którzy będą chcieli obalić obecny rząd albo coś takiego. Wszystko to zostanie wykorzystane. Po prostu pokazali, w którą stronę trzeba iść, żeby jak najwięcej zabolało. Tyle. Tyle w temacie. Nie rozumiem. Czasami, czasami nie rozumiem działania. Na przykład osoba, która by wymapowała pewne rzeczy, można by było to rozegrać w ogóle. Nie, ja bym był master złym. Można było by było to rozegrać na mnóstwo różnych innych sposobów, ale... <grychy> Sziszka Boom, o tak bym to powiedział. I zobaczcie, ta pani jeszcze prowadzi takie coś jak stop immunitet, tutaj zbierają nie wiem czy to ty, tylko ona, tam jeszcze chyba ktoś i tu zbierają podpisy, żeby, żeby usunąć immunitety, żeby po prostu ci politycy byli odpowiedzialni za to, także coraz więcej po tych wszystkich rzeczach, co teraz tu były, co spotkało tam cały ten krąg ludzi, to ja, ja nie, nie rozumiem tego, no, ja po prostu tego nie rozumiem, ok? Sami dają na tacy te po prostu rządy, tam ci wszyscy, co są być źli, tak, co yy, chcą zmuszać ludzi do różnych rzeczy, chociaż w Stanach jest bardzo duża debata, ten temat, że Pfizer ukrywa te dane, normalnie w sądach jest to przecież, yy, nie wiem, no coraz więcej się o tym mówi i że te dane o badaniach w ogóle nigdzie nie poszły, więc tylko czekać teraz, aż będą pozwy do ministrów, tak, do różnych tutaj władz państwa za to, że Produkty, które oferowali, były niezbadane. To normalnie pochodzi nie to, co nie są moje słowa, to pochodzi z rozpraw w Stanach Zjednoczonych. Także nie wiem. I teraz jeszcze coś takiego: więc takie rzeczy, takie inicjatywy, jak tutaj, ta się po prostu z makro rozprzestrzenią. Jak taka głośna, stara piosenka, nie zaaresztują nas wszystkich, nie zabiją wszystkich, będą próbować. Najgorsze jest osoby otwierające pierwsze drzwi. Czyli, jak mamy drzwi do pokoju i siedzi tutaj ktoś z gnatem, okay, to pierwsza osoba, która wejdzie, zostanie zastrzelona. Druga też, trzecia też, siódma, dziewiąta, może piętnasta. Ale na tym się kończy. Ilość osób szybko wchodzących, tak później, zaciapie te osoby. Tak już było w cyklach wiele razy. Tak upadały różnego typu. Rządy, różnego typu rewolucje. I wiem, że rewolucje nie biorą się, tak jak tutaj nam mówią, że no ludzie się zebrali, nikt się nie zebrał, ludzie, nikt się nie zbiera. Po prostu jest drugi gracz, któremu zależy na przejęciu pewnych rzeczy i on pociśnie to, wesprze to. I tak to właśnie wygląda. My jesteśmy jak roztocza, miatane z jednej i z drugiej strony, ale widać, że możemy też nadepnąć na odcisk wielu ludziom. Także Pamiętajcie, dam tutaj ten link pod spodem tego odcinka, jak ktoś tam chce, niech sobie przeczyta, niech sobie tutaj wejdzie i tam coś sobie tutaj e, robi i, i mówi, ale odsłonili się, nie wiem, naprawdę nie wiem, Ach, nie wiem, to jest, nie wiem, czy, czy, czy tam są, każdy jest po szkole górniehandlowej, nie mam pojęcia, nie wiem, nie wiem, e, zobaczcie. Teraz dużo takich rzeczy, zobaczcie, food się zaczyna robić. Bla bla bla, dużo zer, asset manager zamyka Bitcoin Futures Exchange Fund bla 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 ETF. After approval of ETF. O rany, ktoś zamyka ETF? O rany, Bitcoin Futures Exchange uh, Traded Fund ETF zamykany, o rany. To są właśnie te te poprzednie ETF-y, które były wtedy otwierane, jak mieliśmy supermarket, nikt na nich nie tradował, dlatego Wanek zamyka to, bo otwierają te nowe, teraźniejsze rzeczy, które już są pełne, tutaj uregulowane. Tyle. El Salvador, kolejny food. Adopcja w krypto. Oh my god. Adopcja, raport pokazuje, że tylko populacja 12 o, korzysta tutaj. Padano 1280 ludzi spadła aktywność tutaj użycia kryptowalut z 24% w 2022, do 12% w 2023. O rany. Pokazuje to, że jednak połowa z ludzi używała kryptowaluty, płatności kryptowalutowych od jednej do 3 razy. I tam tutaj takie różne rzeczy. Pomimo spadku bitcoina transakcji, zobaczcie, pojawiło się wzrost i percepcja tego, że można z, u, usprawnić swoje życie, tak, i że, że Bitcoin jest legalnym środkiem płatniczym. W 2022 tylko 3% wierzyło w to polepszenie się tej sytuacji, jakby w ogóle ekonomicznej, a teraz jest już to 6,8%, także już rośnie. Zaraz nam powiem jeszcze parę rzeczy, czego tutaj nie mówią. Ponad 1 trzecia respondentów, tak mówi, że ogólnie cieszy się z ekonomicznej sytuacji w kraju, która się poprawia, tak? I chodzi tutaj o to, że bardzo spadło przestępczość. Wiecie, on zaaresztował wszystkich ludzi, wszystkich ludzi tych... Jednego dnia tam była chyba taka akcja, że po prostu wtarnęli wszystko, okej? Okay? I tam zamknęli Wszystkich tych 500 chyba najbardziej takich tam osób, tak? I tutaj, tutaj pokazane jest też, że... Desire for the government to uh, keep spending public money. To są teraz debaty, że rząd nie powinien nasz tyle wydawać. Wiecie, że powinien być transparentny, bla bla bla. Słuchajcie. Wszędzie w tym artykule już widziałem taki smród. I w ostatnim słowie pojawiło się słowa. jakie. The Service Signals a need for increase transparency and communication to address public concerns and ensure that more inform and inclusive approach to cryptocurrency policies. Czyli e, sonda ta pokazuje, że no, powinno być bardziej transparencyjność i komunikacja do, dla, dla po prostu publiki i żeby, za, żeby jakby zająć się problemami, jakie ma publika, czyli tam wiecie, publiczność tutaj tego, ludzie, ich problemy, żeby upewnić się, że są bardziej doinformowani no i tutaj o inkluzywności tego podejścia. Także dla mnie tutaj jest już smród IMF-u w tym artykule są to nie pierwsze jak pokazywałam, tak? I trzeba też powiedzieć, że pamiętajcie, El Salvador i ta adopcja Bitcoina. Dobra? To jest yy, pokazywana tutaj. To jest, to jest efekt Przyczyną tego jest to, że rzesza bankierów zdecydowała, że kraje takie jak El Salvador będą zdebankowane, że nie będzie dla ludzi kont tam i dlatego nie będą mogli handlować. Dlatego ci ludzie dopiero poznają to wszystko, rozpędzają się. Z biedy nagle nie zrobisz bogatego, okay? Luksus może się pojawić, kupując powiedzmy BMW z 1989 i nagle sztosząc się, że o, jest tam skóra. Rozumiemy? W dzisiejszych czasach. Tak wygląda to wszystko. Tak wygląda to wszystko. Dlatego Afryka chłonie cały złom z Niemiec jeszcze bardziej jak Polska. Ok Wow, ok wow. Tak właśnie to wygląda, więc jest wzrost, jest do przodu cały czas. Tym samym nie mówi się. W ogóle nie powiedziano nic tutaj o bondach bitcoinowych i to, jak wiele krajów zaczęło, i, i funduszy inwestycyjne zaczęło kupować to wszystko. Wow, jako u, y, ubezpieczenie od pożaru. Ok. Co dzieje się na Flare, ok? Na Flare dużo się dzieje, ponieważ pojawiło się, że Google może być walidatorem właśnie na, na tym, na, na tutaj, na Flare. I tutaj takie, wiecie, pytanie, no jest to na pewno dobrze cenowo, bo Flare odlepiło się od rzeczywistości, poszło w ogóle na inny wymiar, już nie na Księżyca, na Marsa, ale czy my tego naprawdę chcemy, żeby, wiecie, projekty Krypto zdecentralizowane korzystały na przykład z Amazonu serwerów, atomie albo Google będzie tam pełniło rolę walidatora. Co to za decentralizacja? Także, no nic, cenowo na hype zarobiście, ale pamiętajcie, żeby mieć zawór bezpieczeństwa i wyskakiwać z pewnych rzeczy. Binance zaraz tak, parę słów na temat Binance. Binance raczej nie będzie się rozwijało w takim tempie, jakim się rozwijał do tej pory, ponieważ odejście, wiecie, CZ głównie siły napędowej Binance, spowoduje, że no raczej mi się wydaje, że to nie będzie już takie, wiecie, rozwojowe. I tutaj bardzo duży znak zapytania jest, o ile Sleazy mądrze postąpił, zmieniając swoje imię na Twitterze z Binance na BNB i już dawno mówił temu, że po to powstał Binance Smart Chain, bo i tak wszelkie giełdy będą musiały się ruszyć z tego, ponieważ będą prawdopodobnie zagrożone, tak? I ciekawe, czy nie będzie rozwijał właśnie tego BNB po prostu, tej całej sieci. Druga sprawa jest taka, że jeżeli będą atakować BNB jako, jako po prostu taki projekt, pomyślcie sobie, ile projektów jest zbudowanych na BNB. Jaki to byłby chaos, jakby coś się stało na koniec hosty z BNB. Pomyślcie sobie, co stało się z LUNą. E, wiele różnych gier. Na przykład, e, powiedzmy, całe star, e, Starterra. Później różnego typu inne, mniejsze projekty. Pełno różnego typu nft rzeczy. Siadło, do widzenia, see you, goodbye. Tak? Ci, co mieli tam na przykład nowe rzeczy, jak bodajże Planety, uratowali się. Tak? Ale inni mieli tylko lunowe na przykład. Tak? I po prostu stały pogrzebane te projekty. I tyle, i do widzenia. Więc uważajcie, bo Binance też jest w dużym stopniu scentralizowany. I już zaczęło się odklepywanie. Czyli pamiętacie, jak, buy, jak zostało być było pozywane przez Sek? Nagle już biorą się sprawy, że um, sąd zdecyduje, czy. bo był hearing tutaj pięciogodzinny, czyli słuchanie. Czy Sek przypadkiem za bardzo nie rozprzestrzenił swoich tutaj wpływów. I nie próbował pogrzebać wiele firm. Wiecie, już teraz, jak już jest ETF, jak już inne firmy, to taki Coinbase nie może być pozwany za bardzo, ponieważ te pozwanie będzie świadczyło, że inne firmy też mogą być pozwane. Siu do widzenia, więc na razie, wiecie, sek, o, no już wiecie, no my troszeczkę tutaj przydobrzyliśmy i takim się nic nie stanie. Tylko pokazuje jak ten mechanizm, aparat państwowy działa. Kiedy coś trzeba zrobić? U, y, zawsze na każdego znajdzie się paragraf, a nagle ej, i tak nic nikomu nie spadnie, także y, z głowy. Także robi się tutaj grubo. Robi się grubo. Zobaczcie, y, nie, no, to jest taki ciekawy temat. Nowy, to jest akurat w Stanach. Nowe kryptopodatki zaskoczyły pozytywnie przedsiębiorców. Chodzi o to, że y, nagle IRS, czyli Urząd Skarbowy tam, zaczął rewidować kryptopodatki, które miały być od 1 stycznia pojawiły się tutaj nowe różne wskazania i od, odłożyli to. IRS powiedziało, że nie będzie wymagało od biznesów, żeby raportowali tego typu rzeczy, tak samo jak gotówki. Chodzi tutaj o to, że jak mamy gotówkę, to jeżeli zrobimy transakcję 10 tysięcy dolarów w gotówce, musimy w, w przeciągu 15 dni zaraportować tą transakcję. Czyli wielki brat musi patrzeć. I tutaj właśnie jest to ciekawe bardzo. IRS zaanonsowało, że jest otwarte na y, tego, na, na publikę i y, jest y, podejmuje się rewaluacji różnego typu tych y, regulacji, które powiedziały, tak, y, poprzez to, że był duży krytycyzm od strony krypto tutaj y, podatkowników, tak. Um, chcą uprościć tax compliance dla biznesu. Ważne to jest właśnie też dla IRS, także Zobaczcie, w którą stronę to idzie. Nagle jest wszystko przyklepywane i nagle Kowalski będzie mógł kupować nie tylko krypto w banku, ale i kupować kawę w krypto. Ciekawe, czy nie dojdzie do czegoś takiego, że na przykład transakcje do 50 dolarów będą zwolnione z krypto. Dzienne transakcje, groceries i coś takiego. Ciekawe, nagle jest zmiana trajektorii według mnie i ta zmiana będzie pchana wszędzie. Spójrzcie, USA w ogóle nie mogło się pozbierać. Mika zaczęła wyprzedzać różnych, chociaż to jest dalekie od w ogóle jakiejkolwiek zarąbistości. Tam ludzie mówią, że no Mika zrobił sobie, gówno zrobił sobie, to Wam powiem. Dużo projektów ucierpi i będzie uciekało tam, gdzie jest wolno, dobra? Im regulacji mniej, tym lepiej. Więc jeżeli tutaj będzie taki simplified, to pamiętajcie, Stany Zjednoczone też banowały internet na początku, a potem na internecie wygrały najwięcej i ugrały najwięcej. I tutaj widocznie sytuacja wygląda bardzo, bardzo podobnie, bardzo podobnie. Także... Nie wiem, czekam na takie rozwiązania, ponieważ pamiętajcie, w Polsce macie zarumbiste podatki od krypto, 19% od Fiat, wyjścia z krypto do Fiat. To jest, powiem Wam, mega, mega, mega zarumbiste. Jeżeli ktoś w Polsce nie płaci podatków od krypto, i tam coś tam, o ludzie, to naprawdę sami robicie sobie pod górkę, tak powiem, ok? Rozliczenia krypto, krypto to jest dopiero sztuka. To jest dopiero majsterstyk, ok? Wątpię, żeby jakieś AI rozliczenia coś te pomogły. Będzie tyle różnego typu claimów, tyle różnego chodzenia w bok, w tutaj, w przód. To jest będzie chaos. Te algorytmy nie radzą sobie z cross-platformami, z airdropami, z seedami, z różnego typu tutaj zmianami z giełdy na ten, na, na normalnie wolety, a już w ogóle jak jest rebranding. O oh my god, oh my god, to dużo ludzi staje milionerami i musi od tego zapłacić podatki. Oczywiście tej kasy nigdy nie było. Mnóstwo jest tego typu rzeczy. A jak idziecie do księgowego, to co jest? To jest bardzo prosto. Rozliczamy tylko transakcje. Dla każdego jest bardzo prosto, bo ponieważ wszyscy, co wam mają pomóc, robią tylko te górne rzeczy. Aha, to tyle, no to tyle. Nikogo nie obchodzi, czy naprawdę ta liczba działa, czy nie. Sami to musicie robić. Sami to musicie robić. Dlatego, jakby ktoś zrobił program, który uwzględnia rzeczy. Każdego, kto płaci podatki, daje rozwiązania tym, co płacą podatki, a nie od strony urzędu skarbowego. dobra To podejrzewam, że ten, ta osoba, ta firma zgarnęłaby po prostu kosmos. Na razie, na przykład, ta firma Krypto, krypto to jest Coinly, ja z tego korzystam. Daleko od idealności, też tego, ale już po prostu nauczyłem się, jak mi więcej to się robi. Tak? Ale jeżeli ktoś by. Jest nadal dużo miejsca. Z łatwością można przeskoczyć takiego potentata, jakim jest Coinly i zrobić się na rynku naprawdę dobrym. I, y, wartość w rozliczaniu ludzie szybko docenią i szybko taki program byłby na topie więc y, to za, ale to wiecie krypto krypto bo w Polsce bardzo prosto bardzo prosto. No i dobra idziemy. Praca zdalna to nic słuchajcie podobnego kryzysu nie obserwowałam od ponad 20 lat. Oh my god. Choć podczas pandemii prognozowano koniec pracy biurowej. Wiele wskazuje że to w najbliższym czasie się nie stanie. OK. Mm. Słuchajcie. Dlaczego dużo ofisów w Stanach i w ogóle kryzys tzw. office i e, e, ten Commercial Estates jest nadchodzi? Okay? W wieżowce. ofisy są sprzedawane po cenie po 60% niższej od ceny powiedzmy dwa lata temu. Z tam nie wiem, 60 milionów spadamy na 20 milionów, a nawet i niżej. W dodatku, wcale nie dlatego, że pracodawcy zażyczyli sobie powrotu do pracy stacjonarnej. No właśnie, nie wiem, czy zażyczyli, nie wiem, czy wszyscy, bo jest dużo problemów właśnie z tym real estate commercial, ale dlatego, że pracownicy wcale nie chcą z biur rezygnować. I to jest zdanie, ale dlatego, że pracownicy wcale nie chcą z biur rezygnować. Pracownicy w takich firmach korporacyjnych, bo mówimy tutaj o, tylko o molochach, tak? Mają gówno do gadania. Gówno, 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 gówno mają do gadania. Okay? Gówno. Więc te wyniki, no, nie wiem, nie wiem. Okay? Amazon, zobaczcie, Google, Amazon Salesforce czy Zoom to niektóre firmy, które w wymiarze wymusiły na swoich pracownikach powrót do biura. No właśnie te firmy ograniczają w tej chwili swoje ofisy, więc <laughs> nie wiem, jak to na przykład ma się z tym tutaj zdaniem. Nie, nie, nie ma pojęcia, nie ma pojęcia. Jak twierdzi Katarzyna Kuciel, konsultanta z firmy Happy Work, Happy Working Life.pl, nie chęć pracy z biura to dobry znak. Bo plan Deka i dwa ostatnie laty, lata wpłynęły bardzo istotnie na pogorszenie się samopoczucia pracowników. I zobaczcie, jak to było zrobione. Mamy złe samopoczucie pracowników, obniżenie ich efektywności. A co mamy, jakie lekarstwo mamy teraz na niską efektywność pracowników? No właśnie, i wszystko się układa. I wszystko się układa. Wielu z nich, ze względu na spłycenie relacji międzyludzkich w firmie, w związku z pracą na odległość, nie widzi dzisiaj sensu pracy. Mamy jaj. Słuchajcie, nie widzicie sensu pracy? Kwiat. Ej, ty tam. E tak, 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 tak. Jak twoje imię? Twoje imię? E, e, Mariolka. Ej, Mariolka, co tam robisz? Co tam robisz? E, ja robię teraz kawkę dla Danusi. Ej, Mariolka, zawodź do Danusi. Ej, wypierdzielajcie stąd. I tyle. Do widzenia. Okay? Nadchodzą ciężkie czasy w tej chwili i trzeba być bardziej tutaj zaradnym. Dlatego nie wierzę w te tutaj rzeczy, co, co tutaj są zagadki, że nie widzicie sensu pracy. O markując realizację zadań. Oh my god, oh my god. Prawda jest taka, że relacje międzyludzkie pogorszyły się, no bo ja też pracowałem zdalnie, i to było takie, oh my god, ale słuchajcie, to nie było tak, że no, pracownicy by chcieli, pracownicy by chcieli różne rzeczy, ale te korporacje nie mają litości, mają inny cel. Inny cel. Podobnego kryzysu psychicznego w firmach na taką skalę, w praktyce zawodowej nie obserwowałem. I pamiętacie stare tamte akcje, The Great Resignation. No i macie w skrócie opisane The Great Resignation. Udało się? Udało się. Co prawda nie jest to trochę prawdziwe, bo ludzie chcieliby nadal pracować i w ogóle tak, o oh my god, w biurach, tak, no problem tutaj, tak? Świetnie, ale nie mają nic do gadania. Nie mają nic do gadania. Nie mają nic do gadania. Do widzenia. A dane rynkowe, a obniżających się ofisów i to, że ktoś zostanie z tymi torbami, banki, a banki mają swoich inwestorów, e, różnego typu fundusze emerytalne. Zobaczymy. I tak w skrócie możemy sobie tutaj wziąć The Great Resignation. The Great Resignation. Tyle w tym temacie. Także dobra, dzisiaj odcinek był bardzo, bardzo długi i bogaty. Pamiętajcie o tym burdelu. E, pamiętajcie o Farkanie, o tutaj ten secie, o Elysium, bo też tam będzie się jeszcze rozgrywało sporo rzeczy, no i tam o paru monetach, które pokazałem, a także o przegrzanym rynku i pytaniu, dlaczego ktoś kupuje tyle rzeczy na Ukrainie, przecież tam jest tak niebezpiecznie, przecież tam O, oh my god, wszystko będzie zniszczone, wszystko będzie, o jejku, jejku, chyba teraz możemy sobie porównać te rzeczy, jak pokazywałem jeszcze kiedyś, że o, co ty tu odpieprzasz, jak pokazywałem bombardowania w Gruzji, albo tam właśnie w Syrii kontrabombardowania właśnie na Ukrainie. Tam spada pocisk, nie ma prawie całej dzielnicy. Tu jakieś tam śmietniki, coś tam ten, wow, ale wtedy nie, nie, ruskie onuce. Także każdej ruskiej onucy, który tak gada, pokażcie ten wykres, zapytajcie się, dlaczego jak jest tak źle, to mamy tyle tirów, kolejki kilometrowe i tyle kupowanych różnego typu nieruchomości. Ciekawe, no, nie wiem, zwykle wiecie, jeżeli wulkan wybucha i, i równa wyspę z ziemią, to raczej wątpię, że ktoś tam będzie kupował, nie wiem, budynek, który zaraz zniknie, prawda? <laughs> Ciekawe rzeczy dzieją. Plus właśnie to, co tutaj o tej pani mówiliśmy, że e, wiemy już, co najbardziej boli w naszych włodarzy. Idealnie w punkt. O, może właśnie podlinkuję to tutaj, ten odcinek, jak tam, radę. Także to tyle. Na razie trzymajcie się. Cześć.